czołem ludziska. Z tej strony Staszek, witam was serdecznie w drugim odcinku, drugim spotkaniu z naszego bardzo nieregularnego cyklu Staszek i Godot. Moje przygody z programowaniem karcianki w tym przypadku, bo dzisiaj znowu będziemy o niej rozmawiać, gdyż w sumie uznałem po waszych pierwszych feedbackach i po moich testach tutaj i zabawach, że to w sumie jest prosty koncept. To jest prosty koncept, który fajnie będzie rozwinąć i dzisiaj chciałbym wam pokazać, co się tam pozmieniało, bo to jest może ostatni moment w najbliższych dniach, kiedy jestem w stanie coś takiego wyprodukować, mimo że to nie jest też taka super stabilna wersja, że nie wyskoczą nam jakieś błędy po drodze, ale mniejsza z tym. Tak naprawdę chciałbym na początku dwie rzeczy powiedzieć, które mówiłem na poprzednim filmie gdzieś w środku, teraz chciałbym, żeby to od razu na samym początku powiedzieć, myślę, że w miniaturce też to będzie. Przede wszystkim czekam na wasz feedback, ale ważniejsza rzecz jest ta, że szukam rysownika cały czas. Więc chciałbym do was tutaj, do tych z was, którzy szukają jakichś wyzwań, a przede wszystkim chcieliby kiedyś w przyszłości bawić się w rysowanie czy w tworzenie grafik pod game dev, to dla was wyzwanie jest stworzyć koncept art tego, co dzisiaj zobaczycie, co widzieliście też może w pierwszym odcinku, czyli grafikę koncepcyjną wszystkiego, co tu widzicie na ekranie, tak? Czyli jak wyglądają ikonki, jak wyglądają karty, jak wygląda stół, jak wygląda koncepcja, może wam jeszcze coś do głowy wpadnie, to zaprezentować mi to w formie graficznej jakoś. Jakbyście chcieli jakieś więcej wytycznych, nie wiem, rozmiarowych, to mogę za chwilę podać oczywiście. Natomiast bardziej chodzi mi o szkic, taki ogólny, żebym zobaczył, co potraficie, tak? Wysłać do mnie maila, wysłać jakieś portfolio załączyć, jeżeli bawicie się już grafiku jakiś czas, bo będę chciał wybrać kogoś z was do współpracy przy tym projekcie w przyszłości, czemu nie? Dzisiaj pokażę wam częściowo też dwie koncepcje z tych, które już dosłaliście mi do tej pory, znaczy elementy dwóch osób, które już tutaj mi te koncepcje podesłały. Na razie nie będę wymieniał kto, bo po prostu pokażę wam opcje. Na razie jak będę prezentował może jakieś koncepty takie, wiecie, pokażę wam, po prostu zrobimy odcinek, gdzie pokazuję wam cały koncept, bo na pewno każdego z autorów chciałbym zapytać na początku, czy chcą być anonimowi, czy nie chcą być anonimowi, czy mogę pokazać ich koncept publicznie, czy nie mogę, więc na razie po prostu pokażę tylko fragmenty dwóch osób, nie będę na razie wspominał, kto to jest, w razie czego, jak będą chcieli się przyznać w komentarzach, proszę bardzo. Natomiast, no też żebyście zobaczyli, co można wyprodukować naprawdę w krótkim czasie, się okazuje. Deadline daje wam mniej więcej do wysyłania tych konceptartów mniej więcej, nie wiem, połowa lutego. To też, żebym wiedział, na czym stoję przy okazji. Wiem, że teraz są też sesje, więc to jakby styczeń jest zawalony dość mocno, ale myślę, że tak do połowy lutego spokojnie, jak podeślecie później, też się wiele nie stanie. Po prostu chciałbym przede wszystkim, no, zobaczyć, czy mam jakieś możliwości ruchu, tak? Czy rzeczywiście ktoś z was jest w stanie przede wszystkim tutaj razem ze mną współpracować przy takim projekcie i zobaczyć po prostu, co potraficie, też pokazać wam, co wy potraficie, bo tak jak fanarty pokazuję, tak konceptarty również chciałbym pokazywać, bo myślę, że to jest fajny też motyw, tak? Ja się bawię świetnie przy takim projekcie, myślę, że też jest dobry moment, żeby was wciągnąć, zainspirować do czegoś. A jeśli już mówimy o inspiracji, to chciałbym wspomnieć o tym feedbacku, tak jak poprzednio. Dostałem bardzo dużo fajnych komentarzy. Nie bójcie się, to taka najważniejsza chyba rada, nie bójcie się powielać poprzednich komentarzy, jeśli chodzi o wasz feedback. Jeżeli ja widzę, że coś się powtarza w komentarzach, jeśli rzeczywiście pytam was o zdanie, co sądzicie o tym czy o tamtym, no to dla mnie jest to dużo w sumie, nawet jak to samo czytam, bo to znaczy, że o, tu wiele razy pojawiła się ta koncepcja, chcecie, żeby rzeczywiście pojawiły się strzałeczki czerwone i zielone przy przyroście czy stracie surowca? Okej, to zróbmy to, tak? I widzę wtedy, że wiele więcej osób z was na to uwagę zwraca, więc już dostałem sporo tego, sporo dobrego komentarza, ale zalewajcie mnie tym, jakby nie, kompletnie się nie krępujcie, nawet jeśli miałoby to być jedno zdanie, czy jakiś jeden aspekt, coś głupiego, piszcie. Ja uwielbiam jakby prowadzić dyskusje, uwielbiam brainstormy, to zawsze prowadzi do naprawdę fajnych czasami pomysłów, tak jak w tym projekcie, co okazuje się, że to, co robiliśmy kafelkowo na streamie, może też kiedyś pokażę to w tych game devowych odcinkach, pomysł głupi nagle wyszedł, że tam mieliśmy podróżować bo nie wiem, że fajnie byłoby, gdybyśmy doszli gdzieś za głęboko w jakieś ciało potwora, od różnej strony na przykład, nie? I z tego wyszła całkiem ciekawa koncepcja, że może zrobić jakąś grę o podróży po potworze, ekstraktowanie, leczenie, prawda, potworów używając
zdobywając jakichś części jego ciała, tak, zcinanie włosów, zakopywanie się pod skórę, jakieś takie rzeczy, nie? Więc no, fajnie czasami można trafić na ciekawe pomysły, szczególnie, że tutaj też koncepcja jest jakby średniowieczna. Od tego myślę, że zaczynam, tak? Czyli mamy tutaj średniowiecze, mamy budowę wioski, w sumie od samego początku, jakąś garstkę ludzi, którzy za nami poszli, jakiś element fabularny do tego trzeba by dodać. I tak sobie myślę właśnie, że ta gra mogłaby mieć na przykład kilka różnych scenariuszy, bo to bardzo łatwo zrobić, dodać, zmienić podstawy jakichś zadań. Tak to też pisze, żeby łatwo można było to, znaczy modować, ale od strony twórcy, niekoniecznie od razu, wiecie, Steam Workshop i dać te możliwości modowania na zewnątrz, to może kiedyś w przyszłości. To jest kompletnie temat na sam koniec, choć tak naprawdę architekturę trzeba przygotować pod to wcześniej, ale to naprawdę na razie się tym nie martwię. Szczególnie przy pierwszym koncepcie nie można zaczynać od gry multiplayerowej 3D, nie? Lepiej zacząć od czegoś małego, więc jakaś taka koncepcja, wiecie, że mamy wioskę zagubioną, ale można mieć różne możliwości, różne miejsca na mapie, na przykład może być gdzieś przy rzece, więc zupełnie inne możliwości budowania są. Chciałbym, żeby też te karty, które za chwilę zobaczycie, dawały nam też nowe możliwości, w sensie ścieżki. Że na przykład zdecydujemy się, że my chcemy nie iść w łowiectwo, tylko chcemy iść w rolnictwo. I nasza osada będzie związana z rolnictwem, a nie z polowaniem na zwierzęta, tak? W taki różny sposób na przykład pozyskiwania, tak? Jeszcze może być, jak mamy wodę, gdzieś jakąś rzekę, czy jakieś morze, czy ocean, można też połów ryb zrobić, tak? Czy jakieś inne dodatkowe benefity z posiadania blisko wody, nie? Jakąś ekspansję, wiadomo, że jak mamy tutaj na razie tylko wojaków, ale w przyszłości może chciałbym, że jakiś wskaźnik skuteczności, bądź jakieś punkty, przelicznik nie tylko na poziomie wojaków, ale też, wiecie, na przykład jak zbudujemy sobie mury, no to też zwiększa jakąś obronę, ale nie jestem w stanie żadnym wskaźnikiem pokazać, że mamy mury. Oprócz tego, że wyświetlał się nam, że są mury. No ale są różne pomysły, mogłem oczywiście o tych pomysłach rozmawiać godzinami, ale to jest też taki dobry motyw, żeby o tym pogadać sobie prawdopodobnie bardziej w komentarzach. Teraz chciałbym wam pokazać, co się zmieniło i przy okazji też zademonstrować te dwie koncepcje, które dostałem. Więc sami zobaczcie, jak to wygląda, proszę bardzo, bardzo mi się podoba w ogóle koncepcja tego awersu karty. I to od razu już mnie zainspirowało do czegoś takiego właśnie, że możemy mieć herby. Wyobraźcie sobie, mamy jakieś herby i na przykład sztandary, czy na początku gry już definiujemy sobie jakąś zmienną, że na przykład jesteśmy spod sztandaru lamy. Ja jak najbardziej chciałbym, żeby w tych kartach i w tej grze było pełno odniesień do różnych indyków. Wiecie, że u mnie Indiverse to jest bardzo mocno, siedzi, więc jakiś sztandar lamy na przykład i oni mają bonusy do hodowli jakichś tam, powiedzmy, albo mają właśnie unikalny sposób pozyskiwania pożywienia albo zarobków na bazie, prawda, hodowania alpak i, nie wiem, zbierania z nich, czy strzeżenia alpak, chociaż w sumie za dużo o tym wiem, jak to faktycznie działa i teraz to by mi trochę blokowało, bo podobno alpaki się strzeże raz w roku, więc biorąc pod uwagę, że mam tutaj tygodnie i byśmy produkowali wełno alpak, ale to gra jest, można to uprościć. Więc widzicie jakby koncepcję, tak, użyłem od jednego kolegi, który podesłał mi, co czas mówię, nie chcę zdradzać na razie ksywki, podesłał mi różne ikonki i też koncepty, ale użyłem ikonek niektórych z jego konceptu do tego, żebyśmy trochę zwizualizowali inaczej graficznie nasze tutaj elementy interfejsu. Natomiast jeszcze inna koleżanka podesłała mi za to koncept karty i dzisiaj chciałbym pokazać, bo jest według mnie naprawdę świetny. Mega mi się podoba i zrobił na mnie dobre wrażenie, zresztą sami zobaczcie. Tak, mamy fajny banerek, fajne rzeczy, te elementy, które mogą na siebie jakoś nachodzić. Mamy jakieś tło, mamy tego koleżkę, który jest częścią, to jest jakby koncept taki witrażowy, jak to koleżanka nazwała, gdzie mamy jakby postać, która też jest osobną grafiką, co można by powodować, że lekko by się tutaj jakoś ruszała. Fajnie byłoby na przykład zrobić jakąś delikatną paralaks, nie wiem, czy zauważyliście, jak w bibliotece Steama teraz wygląda na najeżdżanie na takie duże ikonki, że w zależności, gdzie jest myszka, to ten element karty trochę się tak obraca w trójwymiarze leciutko, jakieś takie refleksy. Można oczywiście dodać potem takie bardzo proste pasy, które dają jakby taki efekt błyszczenia się tej karty, jak najbardziej to można, ale no wszystko na tej karcie jest fajne, tak? I podoba mi się koncept. Mamy fajnie ułożoną liczbę użyć w takim kółeczku. Gdzieś tu jeszcze może będzie jakieś inne kółeczka związane z jakimiś dodatkowymi rzeczami. Mamy, no na razie jest to napisane rozwój, ale może karta też będzie miała jakieś kolorystyki dodatkowe, które będą sugerowały, jaki to jest typ karty. Mamy przyciski, tak? Ja już tooltipy też sobie tutaj zrobiłem. Oczywiście one są na razie jeszcze zrobione tak po prostu koncepcyjnie, więc
więc są te tooltipy i teraz najeżdżając na niektóre karty, w zależności gdzie zdecyduje, że ten tooltip ma się pojawić, to się pojawiają i jest taki ręcznie oczywiście wpisany opis, co uzyskamy z włączonym BB Code'em, czyli możemy sobie podkreślać, tak? Czy jakoś stylizować ten tekst w jakiś sposób. No i dodałem też, tutaj też kolega podesłał mi przy okazji jeszcze strzałeczki, więc też je wykorzystałem. Widzimy teraz, że mamy już pokazane, gdzie jest przyrost surowca, gdzie jest spadek surowca. To nie zawsze będzie się pojawiało. Na przykład teraz zobaczcie, przy drwalach tego nie ma, bo jestem w trakcie przepisywania trochę kodu na trochę inną koncepcję. Znaczy inaczej robienie tego samego, tylko w sposób bardziej czytelny, czy bardziej, powiedziałbym, no od strony kodu lepszy. Może niekoniecznie super ekstra czytelne, ale może zaraz wam pokażę, dlaczego robię tę zmianę. Więc możemy teraz sobie decydować. Inaczej oczywiście standardowo na razie żetoniki sobie latają. Nie wiem, czy żetony zostaną w taki sposób. Myślałem też o jakichś takich pojemnikach, gdzie zlatują sobie takie, wiecie, w pełni obsłużone fizyką i grawitacją takie spadające kuleczki z elementami. Znaczy, tak jakby te żetony spadały do takiego słoja, ale nie wiem, czy to ma sens. To wszystko zależy od tego właśnie, jak będzie wyglądało to tutaj dalej, tak? Czyli na przykład ten w ogóle koncept, a propos jeszcze tego konceptartu tutaj na temat tego tutaj, tej gry, to oczywiście jeszcze nie pokazuje nic, co dostałem, jeśli chodzi o tła, tak? Czyli o to, co tam w tle może się dziać. Czy to ma być na przykład trzymanie karty w ręku? Czy to ma być jakiś stół? I na tym stole jakieś na przykład, nie wiem, saszetki? Skrzynki jakieś, w których lecą surowce? No jestem ciekawy, jaką mylibyście koncepcję, żeby to jakoś fajnie pokazać. Tu oczywiście w planach jest jeszcze jeden surowiec, to nawet sugerowaliście go w komentarzach, że na przykład zrobić jakieś żelazo. To idziemy na razie bardzo w taki typowy po prostu village builder średniowieczny. Tu przyznaję, że chciałbym dodać do tego coś więcej niż tylko powielać stare, utarte schematy, ale z drugiej strony, no średniowiecze to średniowiecze, trzeba się jakichś standardów trzymać. Ale to jest bardzo łatwe do rozbudowania, żeby na przykład zamiast żywności były, nie wiem, jagody. Teraz trochę idę werdelem. Zamiast drewna patyczki, a zamiast kamyków, no to mogą być kamyczki, ale może być żywica, nie? To w Everdelu tak jest chociażby, tak sobie teraz skojarzyłem. Można zmieniać po prostu surowce, ustalać jakie się chce i całą ekonomię bazować na bardzo prostym systemie po prostu używania tych surowców i, prawda, korzystania z nich, tak? Więc tak można sobie tutaj pokombinować. A to co, tutaj jest też taka zmiana, zobaczcie, no właśnie, to też sugestia była od was i myślę, że będę chciał ją nawet myślę, że bardziej poszerzyć. Mam kilka koncepcji, chciałbym się też nimi dzisiaj z wami podzielić. Koncepcja na temat pojawiających się tutaj elementów, jaki budynek mamy zbudowany. Na razie jest tutaj, wiesz, to mała ikonka jest, wiecie, i to bardzo małe jakieś liczby, które coś mówią, ale chyba mówią tylko mi, bo wiem, co to znaczy. Mogę opisać rzeczywiście, ale to na razie jest dla mnie tego informacyjnie mało, że to się rzeczywiście wszystko ładnie przelicza. Bo tutaj de facto miałem trochę problemów z tym, żeby połączyć, żeby logicznie spiąć token, nazywam to na razie tokenami, czyli żeton i stąd, spinać żetony razem z kartami, bo czasami karta nie wychodzi zawsze, czasami karta jest bardziej w pamięci niż wizualnie na ekranie, co by uznałem, że w sumie taki token będzie sam manipulował tym, jaką kartę dać produkcji, bo teraz mam, widzicie, drwala, więc możemy sobie na przykład, nie wiem, kupić żarcie. Co tam jeszcze? To mam kartę oczywiście testową, mogę dać mnóstwo wszystkiego, co mogę dać testowo, proszę bardzo, teraz mam dużo surowca na wszystko, żeby pokazywać. Tak, więc nie muszę tutaj, ale możemy zrobić rozwój, bo rozwój akurat jest rzeczą, którą trzeba będzie tam pokazać też nowości jakieś. Więc no znakomicie ta karta wygląda, mega mi się podoba, jak to, w jakim to kierunku idzie, więc widzicie, macie też jakąś taką dodatkową inspirację do tego, jak można by to zrobić, ale można zrobić to też zupełnie inaczej. Na przykład tutaj kolega, który podesłał mi właśnie te grafiki, miał inny koncept karty, może też go pokażę przy następnym odcinku, gdzie mamy dymek, gdzie mamy w sumie tylko postać widoczną i tutaj tekst z boku jest i na tej karcie widać po prostu, jakby on do nas rozmawia i mamy po prostu jego tekst w dymku, po prostu. Więc też fajny koncept, inny. A więc spoko. Tak, więc dobra, zbierzemy sobie oczywiście podatki, lecą. Oczywiście ikonki na razie są stare, bo tego jeszcze też nie przepisałem na nowy system, żeby pobierał po prostu z jednego surowca wszystko. A do tej pory działało to tak, że jak mamy jakąś, na przykład zbudujemy sobie gdzieś w pamięci, pamięta Talia, że zbudowaliśmy sobie drwala, no to tak naprawdę ten drwal to nie był fizyczny drwal. Tak, to nie był fizyczny budynek, tak jak tutaj teraz go mamy, tylko to było po prostu wrzucenie nam do talii karty produkcyjnej, raportu drwala, tak? Wykrzyknik tutaj malutki oznacza, że karta zawsze na wierzchu wyjdzie, tak? Więc mamy to przyjmowanie drewna i do tej pory ono miało tam właśnie tyle użyć, ile tam było. Czyli na przykład zbudowaliśmy chatę drwala, no to mieliśmy 4 użycia tej karty. Czyli ona będzie nam 4 razy wracała do talii. Teraz ma napisane jedno i tak naprawdę jak przyjmę drewno, to ta karta znika. Dlaczego ta zmiana?
Otóż wynika ona z faktu, że Taras tak naprawdę to ten token zarządza tymi kartami. I tak naprawdę zrobiłem to dlatego, że chcę tutaj bardziej obsługiwać również coś takiego jak niszczenie się budynków. Eventy losowe, które mogą na przykład spowodować pożary. Też sugerowaliście jakieś takie właśnie niebezpieczeństwa typu bandyci, pożary, ja wiem, wichura zawaliła dach. Tu mamy już możliwość takiego, takiej aplikacji, takiego pożaru, tylko chyba teraz jest wyłączone, bo testowałem pożar inaczej, ale de facto już do karty robię to też tak, że jeżeli przyjmujemy na przykład jakąś kartę, mogę nawet od razu, myślę, że pokazać, bo to jest też fajny przykład Lumberjacka właśnie. Mam resource, jeśli chodzi o budynek, więc teraz tu są wszystkie dane najważniejsze przechowywane. No i teraz wiemy, że to się odnosi, jaka jest karta produkcyjna, tak? I jaka jest karta związana z brakiem surowca na później. Co się dzieje, tak? Tutaj tak naprawdę jest właśnie ten koniec drzewa, usuwamy domek i dostajemy z powrotem workerów i tak dalej. Natomiast ważniejsze jest to, jak działa to chyba tutaj, co chciałem pokazać, tak? Czyli, że mamy budynek produkcyjny, on nam produkuje w sumie, daje nam tę kartę 4 razy w cyklu, tak? Bo tak naprawdę to tutaj mamy informację w tym budynku, że tak, zrobiłem sobie zmienną cycles producing, czyli ile cykli będziesz mi produkował, albo co ile cykli będziesz produkował, tak? Czyli ile musisz poczekać cykli, żeby produkować, ewentualnie jeszcze ile potrzebujesz cykli dodatkowo, żeby budynek zaczął działać. Czy na przykład niektóre budynki, to chyba właśnie teraz tak ze stodołą jest, że ona wymaga 2 tygodni, żeby w ogóle zacząć działać. Musimy na początku ją zbudować, tak? Więc musisz poczekać tam, powiedzmy, gdybym tutaj dał 2, to musielibyśmy poczekać 2 cykle i dopiero potem dostawalibyśmy 4 cykle drewna. Ale budynek, chata drwala jest szybka do zbudowania, nie trzeba czekać, od razu w następnym tygodniu już dostaniemy drewno. Więc tak to działa, oczywiście tu mam jeszcze pracowników, chociaż to jest tylko po to, żeby tu żeby była informacja, tak? Czy jak tutaj widzieliście, tutaj mamy informację, ile zostało jeszcze, to jest trójeczka, tak? Ile jeszcze zostało cykli produkcyjnych, ilu jest pracowników, a to oznacza, co ile cykli będzie produkcja, czyli to jest co jeden, tak? Więc to jest na razie tak sobie tekstowo wypisałem, ikonka darmowa z internetu, wzięta, tu są wszystkie te ikonki. W ogóle to się nazywa chyba Icons... Free Icons Net, kurczę, nie pamiętam, miałem przygotować się do tego i pokazać wam w ogóle, bo to fajny serwis, Open Icons może to się nawet nazywało, gdzie można sobie po prostu, tam jest tysiące ikonek, można sobie po prostu ściągnąć i używać open source'owo, więc fajna sprawa. Jest generator cały tych ikonek w ogóle, to tak by the way, natomiast jeszcze Kennei, polecaliście jeszcze jego stronę, gdzie tam jest dużo takich darmowych assetów, więc też polecam przy okazji. Natomiast, no właśnie, mamy chatę drwala i co bym chciał, konkretnie chciałem pokazać? Muszę się zastanowić chwilę, co chciałem pokazać. Już wiem, co chciałem pokazać. Niekoniecznie kartę produkcyjną, tylko kartę, która spowodowała, że zbudowaliśmy kartę. Czyli tak naprawdę mamy podział na jakby dwa ciała, tak? Karty. Karta to jest ogólnie karta i jej dane, ale również są opcje. I każda ta opcja ma sporo danych w sobie trzymających. Więc ja to zaprojektowałem tak, że właśnie mam sobie tutaj te wszystkie opcje o różnych nazwach i te opcje mają na przykład właśnie zbudujmy farmę. Tylko tutaj mieliśmy być, przepraszam, Lumberjack miał być, tak? Czyli drwala. Tu nie ma tego napisanego, co prawda, powinno tutaj być, zbudujmy drwala, ale tak naprawdę mam tutaj nazwę w dwóch miejscach, bo czasami używam jednej opcji po to, żeby użyć jej właściwości, ale na przykład użyję ją potem w innej opcji i nie chciałbym duplikować po prostu zasobu, tylko po prostu nadpisuję sobie tylko sam tytuł, który pojawia się w przycisku. Więc jak tutaj bym dał na przykład buduj albo dej mnie drwala, tak? Drawala na pewno. Dej mnie drwala, to pojawiłoby się to, oczywiście nie tutaj, nie chodzi o ten konkretne miejsce, ale chodziłoby o to, że tu się pojawiłoby dej mnie drwala, chyba że opcja ogólnie, czyli już w ustawieniach karty mam nadpisanie tej opcji, więc taka alternatywka, że nie muszę duplikować opcji, ale mogę nadpisać jej tytuł, jeżeli będę chciał go bardziej skustomizować, a używać tych samych opcji. I teraz przy okazji, dobra, skończmy jeden motyw, zaraz powiem wam o drugim motywie. Jest tu sporo opcji, które sobie na razie tak, czasami będzie to gdzieś przelatywać, pewnie będę to zmieniał. Jest dużo różnych opcji, które będą z czasem pewnie się jakoś bardziej dostosowywać do rozwoju tego kodu. Natomiast jak widzicie tutaj, dałem sobie coś takiego jak randomizowane wydarzenia. I na przykład, jak już zbudujemy, czyli w momencie, kiedy pozyskujemy kartę, czyli to jest w ogóle ta opcja, kiedy budujemy
tę chatę Drwala. Dostajemy budynek, który właśnie jest ten chata Drwala ze wszystkimi opcjami, prawda? Dostajemy również kartę New Lumberjack, to jest, to jest ta karta, która tam mówiła: o, super, jestem nowym Drwalem, jak fajnie. I 3 drewna, albo można zapłacić hajs, żeby zdobyć reputację, czy tam fame. A natomiast co jest ciekawe, że również już tutaj, myślę, że to jest też interesujące, że w zależności od tego, jaką kartę dostaniemy, czyli w tym przypadku mamy zbudowanego Drwala, to w tym momencie możemy również zwiększać, znaczy dawać jakieś losowe wydarzenia, które mogą być losowane wtedy z puli. Czyli na przykład właśnie tu mam Lumberjack in Need, będzie miał jakiś request, tak sobie to nazywam, tak? Też musiałem te wszystkie nazwy pozmieniać, żeby jakoś to zunifikować, bo był problem potem ze szukaniem tych kart. Ale może być na przykład, jak dobrze pamiętam, to jest random event, chyba Lumberjack Fire, tak mi się wydaje, muszę to sprawdzić, bo niestety w tym przypadku muszę pamiętać ID. Nie chciałbym tego, ale niestety są błędy rekurencyjne, gdybym chciał dorzucać karty, które odnoszą do opcji, jednocześnie ta opcja ma odniesienie do kart, to wtedy Godot wykrywa to jako błąd rekurencji, czyli że odnosisz się do opcji, ale opcja odnosi się do karty, to jest błąd, nie rób tego. No i są problemy, więc niestety muszę, jeżeli wrzucam opcję jako zasoby do karty, to nie mogę rzucać do opcji zasób jako karta. Mam nadzieję, że jest to w jakikolwiek sposób zrozumiałe. Chyba, że znacie jakiś sposób, żeby to obejść. A więc, kurka, co chciałem powiedzieć, właśnie, zobaczmy. No i jest tutaj, proszę bardzo, to musi być Lumberjack Fire. Zawsze mogę zrobić też rename, zwykle tak robię, albo F2, Ctrl-C, klikam sobie tutaj, żeby nie mieć problemu, Ctrl-A w razie czego, Ctrl-V, wtedy wiem, że to jest dokładnie ta nazwa. I to oznacza już teraz, że za każdym razem, kiedy zbuduję Lumberjacka, dodaję randomowe eventy związane z Lumberjackiem w tym momencie. Jeszcze oczywiście teraz skojarzyłem jeden fakt, że ja ich nie usuwam, kiedy zniszczy mi się budynek. No wiadomo, to są takie detale, które się dogrywa z czasem, teraz na to wpadłem. Czyli tak naprawdę karta w momencie, kiedy niszczy nam się budynek, czyli tym samym generuje nam się karta, że wood depleted, tak, bo tak to już mam taką logikę tutaj sobie wymyśloną, to tutaj powinien być jeszcze przy opcji globalnej, kiedy usuwa nam się Lumberjack, powinniśmy robić usunięcie tych eventów. Żeby nie trzeba było się tam, wiecie, tam jakoś tak... Znaczy, wiadomo, że można by to było jakoś można obejść, że tak naprawdę zrobić jakiś manager kart, który na przykład sprawdzałby, jeżeli dojdzie nam karta Drwala. To w takim wypadku, o, jest karta Drwala w talii, tylko że jej w sumie to nie ma w talii, bo ją produkuje teraz budynek, więc to nie jest tak, że można tak łatwo będzie to sprawdzić, ale mógłby sprawdzać, o, jest token budynku, czyli jest token Drwala tutaj, tak, jest u nas, jest zbudowany, więc okej, skoro jest, no to dodaję do puli takie losowe eventy, tak, no, ale można też to w drugą stronę zrobić, tak jak teraz będę to robił, czyli po prostu te same eventy, które tam dawałem, będę chciał je wrzucić tutaj, czyli po prostu sobie tutaj oczywiście przekopiuję, nie wiem, czy można jakoś łatwiej kopiować te nazwy, prawdopodobnie nie. Czyli chcemy usunąć zarówno to, jak i request, tak, czyli rename, Ctrl-C i proszę bardzo, sobie zakodowaliśmy kawałeczek. I teraz, kiedy skończy się drewno i to jest taka opcja, teoretycznie globalna opcja, to jest coś, co sobie wymyśliłem na zasadzie, nieważne co wybiorę tutaj, to chciałbym, żeby jeszcze robiło się coś więcej, czy to jakby coś, co jest przypisane innymi słowy do każdego wyboru, nie? Takie obejście. Jeszcze są random options, że czasami, no, chyba to zrandomizowałem ten event, gdzie dawało nam kasę, pamiętacie? Dawało nam tam zawsze 5 gotówki. Teraz używam sobie random options, tutaj sobie dodaję te opcje, na przykład, że daj 3 złota, 5 złota, albo, nie wiem, daj na przykład pożywienie, albo daj jakiś przedmiot. Można sobie w ten sposób randomizować wszystko. Oczywiście randomizowanie polega na tym, że po prostu wybrane jest losowo jedno miejsce z tablicy, więc nie ma czegoś takiego jak, że to ma 70% szansy, a to ma 30%. Ale to można zmienić, jeśli taka potrzeba zajdzie. Więc tak to wygląda. Tak wygląda zabawa na razie u mnie, tokeny versus karty, natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć, aha, dlaczego ja będę chciał, dlaczego zmieniam sobie tutaj, robię największą zmianę, czyli to może wejdźmy w jakąś właśnie opcję, gdzie już to zrobiłem, czy na przykład opcję, powiedzmy, handlu. 20 zł za 5 jedzenia, tak? To kiedy sobie tam handlujemy z podstawowym handlarzem. No to teraz tak, do tej pory miałem takiego, zobaczcie, wszystko było rozpisane, mogę nawet to pokazać wam też w kodzie, bo to jest, co? To jest karta, to jest opcja, dobrze. Widzicie, to jest strasznie długie się robi, dużo tych rzeczy jest, a przede wszystkim to robiłem dla
taki sposób zapisu zrobiłem sobie, żeby to po prostu wizualnie, żebym widział, wystarczy, że wklepię sobie wartość i jest super. I nie muszę się już nic więcej martwić, w inspektorze wszystko ładnie to jest pokazane. Tylko oczywiście potem dobrze byłoby przemielać to jednak na jakąś tablicę dodatkowym kodem, na przykład przy inicjacji danego zasobu. Natomiast z drugiej strony tutaj też przy waszej współpracy ze mną, w sensie podpowiedziach różnych, uznałem, że trzeba będzie to trochę zmienić i tak naprawdę robię tutaj rzeczywiście od razu już tablicę, która ma konkretny typ. Konkretny typ nazywa się to Game Resource Modifier. To jest klasa, którą sobie tutaj stworzyłem i ta klasa, proszę bardzo, ta klasa po prostu jest klasą, która przechowuje Game Resource. Czyli mamy klasę, która ma zasób, który tak naprawdę ma w sobie inny zasób. Game Resource. Czym jest Game Resource? Już wam pokazuję. A Game Resource to jest po prostu właśnie jakiś zasób. Ja sobie te zasoby też tutaj trzymam. Game Resources, tak? I to każdy zasób też jest zasobem. Znaczy to jest właśnie, to jest ta cała, ten cały problem, bo zasób to jest słowo, które określa drewno, kamień i tak dalej, a jednocześnie zasób to jest nazwa tego obiektu, tej klasy, tak? Resource, zasób. Więc tak, mam zasobę zasobów, innymi słowy, i to wszystko, co tu jest, jest teraz taki, w taki sposób zrobione. Jaki jest plus tego rozwiązania? Otóż przede wszystkim mogę w jednym miejscu zmienić wszystko. To jeszcze nie jest używane, ale myślę sobie, że może w przyszłości zrobię to lepiej, że na przykład mamy market buy value i market sell value, czyli będę wiedział, że zawsze jedną mogę sprzedać, mogę kupić jedną sztukę pożywienia za 5 zł, ale sprzedać za 2 na przykład, tak? Żebym wiedział, że w ten sposób mogę manipulować trochę rynkiem. Na razie to robię w sposób, jak widzieliście, czyli po prostu ustalam ceny z palca, tak? Że niektóre mogą być ceny inne. To wszystko będzie można zmienić w przyszłości. Koncepcja to jest tylko. Natomiast mam teraz wszystko, mam nazwę, mam ikonkę, no i mam wszystkie inne dodatkowe rzeczy, które w przyszłości kiedyś będą dla mnie istotne osobno. I dzięki temu mogę teraz manipulować tym zasobem, a jak będę chciał dodać nowy zasób, to wystarczy, że dodam go tutaj i już mogę z niego wszędzie korzystać. Nie będę musiał wszędzie szukać i edytować stringów, czyli nazw takich surowców, co jest rzeczywiście fajnym rozwiązaniem. Ale sama ta właśnie klasa jest po to, ona nie jest tutaj w żadnych zasobach u mnie trzymana, ale za to ona jest używana u mnie w tych kartach i w opcjach, po to, żeby zarządzać właśnie zarządzać tymi zasobami. Czyli jeżeli w opcji mamy właśnie needs, czyli co potrzebujesz, wszystkie rzeczy, które są potrzebne. No i oczywiście gives to są te rzeczy, które dostajesz w momencie, kiedy transakcja zajdzie, tak? Czyli jeżeli spełnisz warunki needs, to dostajesz to, co jest w gives. I tutaj mamy właśnie te game resource. Tak jak widzieliście tam też po drodze, ono bierze po prostu resource, czyli w tym przypadku monety i określa wartość. I w ten sposób będę chciał zamienić całą tę tablicę długą tutaj, znaczy tablicę to jest po prostu lista zmiennych. Zamiast robić to need coins 20, to daję to, po prostu wrzucam jako tablica. Inny sposób wyświetlania, inaczej trzymam to w pamięci, ale to jest o wiele bardziej, myślę, że przystępne ogólnie, tak? Że lepiej wtedy poszukać, bardzo łatwo można iterować potem po tablicy i wyszukiwać odpowiednie surowce. Wyświetlać potem te surowce. Jeszcze nie działa wyświetlanie właśnie z tej tablicy nic, więc na razie czasami widać, że pojawia się surowiec, czasami nie. Jestem w trakcie przepisywania tego, więc teraz klikam sobie każdą opcję i każdą przepisuję, dlatego czasami nie warto za dużo zrobić kart na początek, tylko tak trochę, żeby wyczuć, bo potem się okaże, że coś zmienicie, tak jak ja teraz. I teraz muszę, kurczę, lecieć i wszędzie tym manipulować, więc wszędzie to zmieniam, tak? Muszę sobie polecieć przez każde miejsce i zamieniać give food na, że tutaj wrzucam food i daję tę samą wartość. Zabawa jest, ale trzeba to zrobić. Prawie jestem już na końcu tej drogi, więc tak wygląda sytuacja. Więc trochę pogadamy sobie dzisiaj może o kodzie, macie jakieś pytanie, może macie, chcielibyście zobaczyć jakąś konkretną część kodu, jak coś działa, to piszcie. Też mogę go w następnym odcinku pokazać, o czymś, coś możemy przegadać, może macie też jakieś ciekawe pomysły na to, jak to coś lepiej zaprogramować, bo wiecie, że ja dopiero tutaj poznaję ten język. Przypominam sobie, odrdzewiam się, jeśli chodzi o różne rzeczy. Więc tak, na razie mamy trzy jakby gałęzie wymyślone, pewnie będzie ich w przyszłości więcej. Mamy rolnictwo, które da nam możliwości rozbudowania farmy, gospodarstwa czy chaty zbieracza. Mamy kamieniarstwo, które da nam sposób na to, żeby pozyskiwać kamień, bo na razie możemy go tylko kupować. No i handel, który daje nam benefity. A mogę zobaczyć, czy się coś nie wysypie, bo to nie wiem, czy ja w ogóle dotykałem tej gałęzi po przeróbkach. To jest możliwość zbudowania rynku. Rozbudowa, handel, może być handel, możemy pokazać. Mamy rozbudowę rynku,
budowę rynku, które daje nam możliwości sprzedawania surowców. Więc tak sobie wymyśliłem, tak? Że skoro możemy pozyskiwać, to może dajmy, rozwijmy się na przykład w handlu i to nam pozwoli sprzedawać surowce. Można też w każdym momencie wymyślić, że ja lubię, kiedy jest branching tak zwany, czyli że mamy rozgałęzienia, co nam trochę blokuje możliwości, ale jednocześnie zwiększa regrywalność, tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli pójść, tak jak wam mówiłem, w polowanie, no to nie będziemy mieli rolnictwa, tak? Albo jeżeli będziemy chcieli pójść, no nie wiem, jeżeli chodzi o militaria, możemy iść na przykład w tych, którzy strzelają bardziej niż w tych, którzy, nie wiem, walczą na bliski kontakt. Chociaż tak jak mówię, tutaj jeżeli będę chciał dodawać militaria, to będą to bardzo, bardzo jakieś takie, powiedziałbym, bardzo ogólny jakby sposób kalkulowania jakichkolwiek wyzwań związanych z walką. Ja lubię w grach ekonomię, a niekoniecznie podbijanie terenów. Znaczy, podbijanie terenów można zrobić w postaci takiej, że mamy wojaków i wysyłamy 5 wojaków. Im więcej wojaków wyślemy, tym większa szansa na to, że powiększymy sobie na przykład wielkość naszego królestwa, bo na razie tutaj tylko zbieram tokeny, ale możemy na przykład zrobić limit. Możemy mieć na początku tylko 5 budynków, ale jak się rozwiniemy, czy to przez ekspansję, czy mam znowu wybór, chcemy walczyć, chcemy zdobywać tereny, czy może negocjacje, czy może na przykład właśnie eksploracja, że znajdziemy nowe tereny w sposób, nie wiem, jakiś inny, że znajdziemy, o, to jest świetne miejsce na to, żeby rozciągnąć nasze granice i mamy kolejne punkty, miejsca na to, żeby budować kolejne budynki. Skoro jesteśmy już przy tym temacie, to może sobie jeszcze pogadajmy chwilę. Tutaj powinien się teraz jakiś event pojawić, chociaż powinien się pojawić w drugim tygodniu. Nie pojawił się i być może dlatego, że jeszcze kod dobrze nie współgra z nowymi rzeczami. Nieważne, bo sobie zaprogramowałem sobie Wiedźmina, chciałem wam pokazać. Ale nie wiem, czy mi się jeszcze dzisiaj uda. W każdym razie, słuchajcie, jeśli chodzi o ten motyw. To na razie jest taki zwykły tokenik, zwykły żetonik. No idź sobie stąd. Jest znaczenie. Natomiast tutaj mam kilka koncepcji. I może dajcie mi właśnie feedback, jak wy to widzicie. Jaka koncepcja byłaby lepsza, gorsza? Więc tak, albo rzeczywiście są to żetoniki, po prostu takie, które się do wypisują i jak najedziemy sobie na to myszką, to dostaniemy jakieś informacje, żeby było to, bo o to chodzi, tak? Żeby dostawać informacje na zasadzie tak jak tutaj. Aha, tutaj teraz nie mam, ale jakiś taki tooltip, który pokaże mi więcej rzeczy, tak? O, no jakiś losowy event mieliśmy. O, ten anonimowy darczyńca teraz w tym momencie daje mi albo 3, albo 5 monet, teraz dał nam 5 monet. Ale ma zapisane albo 3, albo 5. O, ten tooltip, tak? Że moglibyśmy jakoś też mieć rameczkę, która pokazuje nam informacje. Albo, na przykład, widzę to też trochę jak w Stacklands było, czyli że te karty przede wszystkim mniej miejsca zajmują, więc na przykład tylko, na przykład ta talia gdzieś tutaj schowana, nie widać jej za bardzo, żeby nie przeszkadzała. I tutaj mamy takie pomniejszone karty, które leżą sobie właśnie jak w Stacklands, czyli jedna na drugiej. Widać tylko na przykład nagłówek, że to jest farma i jakieś podstawowe ikonki. Tutaj, takie malutkie gdzieś tutaj, nie? I mogłyby się też tak zbierać, w zależności ile mamy miejsca na naszym terytorium, to tyle może się tutaj zestakować takich kart. Taka koncepcja, tak? Że to by był rzeczywiście stół, na którym dzieją się rzeczy. Ale jeszcze jest inna koncepcja, bardziej taka planszowa, myślę, że wyobraźcie, że cała tutaj ta strefa to jest plansza, na której mamy na przykład właśnie takie okrągłe pola, myśląc sobie o jakichś żetonach. I każda z tych okrągłych pól to jest jakiś budynek. Tak, i on się albo będzie sam jakby kładł, albo my będziemy może wkładli te żetony, będziemy zdecydować, gdzie kładziemy. Może na przykład niektóre pola będą miały bonusy. Jak położysz na przykład w tym miejscu, to masz plus 2 do wydobycia drewna, nie? To byłoby całkiem chyba fajne, tak? Dodatkowa taka opcja planistyczna, która daje znowu element strategiczny. Nie tylko karty, mamy też żetony i te żetony sobie rozkładamy w różnych miejscach, różne bonusy, tak? Niekoniecznie chciałbym iść w takie super ekstra kafelkowe tereny typu, że mamy na przykład grid 10x10 i dokładnie decydujemy, gdzie chcemy budować. To myślę, że to byłoby oczywiście fajne, tylko to robi trochę inną grę już wtedy, nie? Że musimy stawić zawsze koło drzewa budynek, to już jest inny gatunek gry. Ja bym chciał, żeby się skupić tutaj przede wszystkim na kartach, a cała reszta, cały ten element interfejsu, jakieś żetony, tokeny, inne pierdoły, żeby był to dodatek, żeby nie grał głównych skrzypiec. No taki mam koncept. Oczywiście można to jakoś zmienić w razie czego, ale mówię wam na razie, jak to mam ułożone w głowie. Więc można by sobie te potem, tak jakby to było takie pole, nie? I na to można położyć żeton. Tylko oczywiście takie tutaj duże. Być może takie lekko schowane, nawet jak się kliknie, dopiero wtedy robi się wielka mapa i można sobie zobaczyć, że żetony leżą, ale pewnie nie. Pewnie coś takiego miniaturowego, minimalistycznego, który się tutaj pojawia, jakaś rzecz i kładziemy sobie tokeny i wtedy znowu jak najeżdżamy na taki token, to pokazuje nam się informacje. Albo jeszcze, na przykład na tych tokenach mogą stać pionki. I te pionki na przykład nam pokazują, ile pracowników. Zamiast to liczbowo pokazywać, to po prostu widzimy, że o ten żeton, na tym żetonie stoi dwóch ludków,
Więc akurat ten żeton to jest drwal i on ma dwa pionki stojące na nim, więc wiem, że on generuje mi, znaczy, że on zabiera mi dwóch pracowników. No i jakoś można by też pokazać, że tam leżą na przykład 3 żetony drewna, albo 5 żetonów drewna, albo jakiś znacznik by był, może bardziej jednak opisowo. Pokazuje nam produkcję. Pokazuje nam, jak często ma tą produkcję, jak długo ten budynek będzie produkował. Widziałem też w waszych komentarzach sugestie, żeby zrobić zamiast budynków, które potem niszczeją, budynków, które na razie jest tak, że budynek skończy pracę, jak drwal, wytnie wszystkie drzewa, więc musimy go na nowo postawić. Myślę, że to jest fajna koncepcja, pasuje też do kart. Mamy budynki, które po prostu stoją i zawsze będą stały, albo budynki, które będą tylko czasowo i będzie trzeba potem je zburzyć, zniszczyć, po prostu przenieść czy zbudować na nowo, bo no, wycięliśmy całe drewno, trzeba znaleźć inne miejsce. Natomiast do czego zmierzam? Że można będzie taki budynek sobie postawić i według waszej koncepcji, żeby jednak było takie wyczerpywanie zasobów. Czyli, że na początku dostajemy tam 5 drewna, super, ekstra, ale potem z czasem dostajemy coraz mniej drewna, 4, 3 sztuki, aż w końcu na przykład zablokujemy się tylko na jednym drewnie, że już w tym miejscu budynek nie zostanie zniszczony nigdy, sam, z siebie, no chyba, że go coś spali na przykład, będzie jakiś ogień się pojawi, czy co innego, ale będzie produkował nam tylko jedno drewno. Tylko no wtedy musielibyśmy znowu robić tę obsługę, której chciałem uniknąć, czyli, że możemy taki żeton znieść. Możemy go po prostu zdjąć z planszy. A teraz wydaje mi się, że ciekawszą metodą byłoby, że jak rozdysponujemy i już na przykład już postawimy jakiś budynek na danym polu, powiedzmy, że tutaj sobie stawiamy tego drwala, albo lepiej, budujemy budynek, którego nie da się zniszczyć, on sam się też nie zniszczy, czyli na przykład farma, bo farma jest niezniszczalna na daną chwilę, no to stawiamy sobie farmę, no i dopóki jakaś zła rzecz się nie stanie, no to prawda mamy, skupiamy się na tym, że ta farma produkuje w tym polu, więc byłoby dodatkowa taka opcja, że musimy przemyśleć tak naprawdę bardzo mocno, jak wygląda sytuacja, czy na pewno chcę zbudować ten budynek w tym miejscu, bo on tam zostanie, tak? Oczywiście moglibyśmy w przyszłości na przykład wynaleźć technologię jakiejś inteligentnej dekonstrukcji, czy w ogóle dekonstrukcji, bo na początku może to być niemożliwe do zrobienia, albo na przykład niektóre nacje by nie mogły, czy jakieś sztandary, czy jak to tam, nie wiem, klany, o, to też dobra chyba nazwa, więc moglibyśmy zrobić na przykład tak, że no nie wiem, że kurczę, że możemy burzyć w końcu, tak? Tylko to jest kolejna akcja, czyli nasz kolejny główny doradca, z którego korzystamy, no to zamiast tam rozbudować się, zamiast wybrać jakiś handel, czy jakąś taką główną akcję na ten tydzień, na czym się głównie skupiamy, bo nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego, to skupiamy się na rozbiórce i wybieramy, które trzeba rozebrać i dostajemy tam połowę surowców, albo no właśnie o to chodzi, że nic nie zdobywamy. Nie ma zwrotu surowców, po prostu uwalniamy sobie pole, biorąc pod uwagę, że jest to w żaden sposób nieopłacalne, tak? Żeby to jednak była kara za to, że chcemy coś burzyć. Trzeba to zaplanować, tak? No oczywiście pomijając fakt, że może nam coś tam zniszczyć. Możemy też robić tak, że nigdy budynek nie zostanie zniszczony. Nawet jak strawi go pożar, to zostaną ruiny. I rzeczywiście wtedy potrzebujemy zrobić akcję, że to pole jest już zrujnowane, tak? Jest zniszczone, zdewastowane i trzeba rzeczywiście zrobić coś, albo wynaleźć technologię, albo faktycznie poświęcić, nie wiem, 2-3 tygodnie, żeby te ruiny po prostu posprzątać, bo ruiny po spaleniu mogą na przykład długo zająć, zanim będzie to pole wolne. Możliwości jest sporo i wydaje mi się, że taka plansza, troszkę taka planszówkowa, byłaby fajnym dodatkiem, gdzie nie byłoby tam za dużo ingerencji, bo wszystko nadal dzieje się w kartach, ale wizualnie widzimy, dostajemy dodatkowe benefity dla budynków przede wszystkim, które wiedzą, że te żetony leżą na, tutaj jest plus 2 do drzewa, bo to jest świetne miejsce, tak? Więc tutaj sobie zbudujemy i koniec. Jest super, nie? Można też zrobić tak, że każdy budynek jest zawsze trwały. Czyli na przykład trochę zrobić troszeczkę jakby popracować trochę ekonomią na zasadzie, że jeżeli budujemy faktycznie tutaj drzewo tego drwala na kafelku, w którym mamy tam plus 2 do wydobycia, no to mamy wtedy do 5, bo normalnie jest 3. Ale są też kafelki, które dają na przykład minusy. Nie, przy wodzie postawimy drwala, no to w ogóle nie wiem, no nie da się tam postawić wręcz. Można by dzięki temu zrobić też taki motyw, że te wszystkie plansze, które tutaj niby są, te wszystkie mapki małe, że mamy ich kilka przygotowanych. Nie to jakieś, albo w ogóle wymyślić, oczywiście to jest już trudna robota, ale mogłoby być tak super ekstra zaprojektowane to, że to byłaby naprawdę randomizowana mapa, gdzie mamy na przykład tylko podane, ja daję do kodu, mam wylosować 15 pól łącznie, mają być na przykład od 1 do 3 pól dla
z takim bonusem, albo z takim bonusem i pula bonusu się wybiera i mamy absolutnie losową mapę. Albo, no tak jak bywa też w niektórych grach, że mamy kilka na przykład fabularnych map, gdzie możemy sobie wybrać, na której mapie teraz gramy i ona jest predefiniowana, wszystkie sloty są ustawione ręcznie, ale możemy mieć też takie, które sobie tutaj będą jakieś miały elementy losowe. Wydaje mi się, że to zwiększy oberegrywalność. Więc dzisiaj takim głównym motywem, którym chcę z wami pogadać, to właśnie ta regrywalność. Co na nią by wpłynęło? Myślę właśnie o tym, że mapy, customizowane, randomizowane, ale też stałe. Zabawa w żetony, więc zabawy w to, że będziemy musieli sami poustawać lepiej bądź gorzej te budynki. Może też właśnie to, że mamy klany, albo że pochodzenie naszej głównej postaci, naszego tym, kim jesteśmy w tej grze, ma też dodatkowe benefity, na przykład pochodzenie może wpływać na to, jakie dostajemy na przykład surowce startowe. Albo ile punktów wiedzy mamy na start, albo czy na przykład zaczynamy od razu z negatywną reputacją. A propos reputacji, też jeszcze mi się przypomniało mi się, no tych wątków tu jest mnóstwo, więc mógłbym zagadać was jeszcze z 5 godzin. Można by dodać, to też jest idąc za waszą sugestią nawet, jeden pomysł, jaki dostałem na maila, że zamiast, albo nie zamiast, tylko dodatkowo, oprócz reputacji, która tu wpływa, widzicie, na różne rzeczy, dać zadowolenie naszych ludzi. Czyli taki uśmieszek. Znaczy uśmieszek, byłby bardziej radosny, gdyby była jeszcze coraz większa radość. Od minus 100% do 100% na przykład, tak? I kiedy mamy dodatnią radość ludzi, no to w sumie jest spoko. Przekroczymy 20%, mamy jakieś benefity z tego. Jakaś karta dolatuje nam do puli. Zawsze się pojawia jakaś na przykład, bo są ludzie radośni. Albo po prostu dodaje się jakiś dodatkowy losowy event, czy na przykład, że ludzie wyprawiają ucztę. Albo budują pomnik, nie? Że to zwiększa na przykład reputację moją, bo pomnik mi zbudowali, nie? Więc można by kombinować. Wtedy zadowolenie ludzi to jedno. Oczywiście te wszystkie podatki i inne rzeczy wpływają potem na naszą radość, a tak naprawdę reputacja wpływałaby na przykład na to, kto będzie do naszego zakątka przybywał. Czyli na przykład jak mamy wysoką reputację, tak jak teraz, no przybywaliby na przykład kupcy, albo nawet jeszcze bardziej jacyś oligarchowie, może królowie innych okolic, czy ogólnie dobrzy ludzie, albo jak mamy negatywną reputację, nagle okaże się, że możemy zrobić, nie wiem, zbudować gildię rzezimieszków, albo że mamy silniejszą armię, bo negatywna reputacja wpływa na to, że trzymamy ich wszystkich, prawda, twardą ręką i nie wiem, i rzeczywiście mamy większą szansę na to, że pojawią się też oczywiście negatywne wydarzenia, jak rabusie i tak dalej, ale jednocześnie trzymamy żelazną ręką, więc mamy większą szansę, nie wiem, no, zwiększone pole manewrów, jeśli chodzi o wojsko, nie? Albo cokolwiek innego, tak? Jakieś inne rzeczy związane z tym, więc jest dużo możliwości, dużo opcji i dużo kierunków, w które można pójść, dając różne rzeczy. To mamy cały czas patrzymy na tego doradcę handlu. Możemy zbudować rynek i to właśnie pozwoli nam coś robić, co nie lepsze ceny, to jest wiedza. Wiem, że w niektórych opcjach, to od razu powiem, wolałbym, żeby od razu tutaj, kiedy robię tooltipa, było napisane, tutaj w tej ramce właśnie, jakie surowce dostaniemy. Jeżeli mamy codziennie lepsze ceny, to tutaj myślę, że zamiast patrzeć, o kurczę, nie wiem, ile spadnie mi hajs, ile zabierze mi wiedzy, wolałbym tutaj już w tym momencie wiedzieć, ile konkretnie spadnie. Że czasami dobrze byłoby tutaj mieć informacje, albo od razu, żeby tu nie było strzałki, tylko w niektórych sytuacjach od razu pokazywało, że to jest konkretny spadek. Można to zróżnicować zawsze, tak? Nie wiemy nigdy, jaki będzie outcome, czasami będą znaki zapytania, nic się nie pojawi. I wtedy nie wiemy, bo to jest losowy event. Mogą być różne efekty tego wydarzenia. Więc myślę, że to też byłoby fajne. Natomiast, no właśnie, tutaj byśmy sobie poprawili ceny. Natomiast może zobaczymy, czy w ogóle się da zbudować rynek, bo nie wiem, czy mamy rynek, proszę bardzo. No tak, niektóre budynki mają te wszystkie różne zera, ale na przykład jak budynek dla mieszkańców zbuduje, no to też on teoretycznie nie powinien mieć żadnych wyświetlanych rzeczy, oprócz tego, że to jest miejsce dla 5 mieszkańców i tyle. Koniec. Nie? Więc też trzeba będzie to wszystko dostosować. Tak jak mówię, ja trochę jakby stąpam po bardzo płytkim lodzie, bo nie wiem, na ile stabilne jest to, co dzisiaj wam pokazuję. Na tyle, ile byłem w stanie, to ustabilizowałem to, ale no wiadomo, jak jest. Może się zdarzyć wszystko. Czasami karta przeleci stąd, bo nie zdąży się doanimować, więc proszę się nie przejmować. Mamy drewno. No tak, możemy robić codziennie lepsze ceny. Wiecie co, na razie będę go klikał. Boję się, że to się zepsuje. Chyba tej technologii na razie nie mam nawet jeszcze zaprogramowanej w nowy sposób. Zbudujmy sobie też na przykład małą chatę, też widzicie, proszę bardzo. Na razie oczywiście są czasami jakieś dziwne cyferki, ale proszę się tym nie przejmować. Mamy też pokazane, że chata, więc też wiadomo, jakbyśmy chcieli mieć rozwój populacji, no to też musielibyśmy jakoś nią zarządzać. Tak, nie mamy nieskończonej możliwości rozwoju i kontroli bez, znaczy absolutnie maksymalnej liczby, inaczej, że
mamy określoną liczbę budynków, które możemy postawić, więc nie możemy mieć nieskończonej liczby mieszkańców, która generuje nam przychody, tak? Można sobie tym też się trochę pobawić, tak? Można również zrobić też tak, nie myślałem o tym, ale może jakieś karta magazynu i rozbudowanie magazynu i maksymalną liczbę surowców. Bo jeżeli nie będziemy mieli limitu surowców, to się okaże, że o, to ja w tej grze będę chciał tak naprawdę, kurczę, zbierać tylko pożywienie, sprzedawać to pożywienie, nieskończoność i o. Niby mógłbym dać taką możliwość, ale może ciekawszym byłby motywem to, że jednak mamy jakiś maksimum w magazynach. Można rozbudować, dodawać kolejne magazyny, zajmujące kolejne żetony, a może nie. Kwestia rozbudowywania żetonów, przekręcania żetonów na drugą stronę, że żeton na przykład ma dwie strony, tak, że ulepszony budynek dający lepsze efekty albo co innego. Więc można sobie tutaj bardzo mocno kombinować i szukać różnych sposobów. Patrzę, czy przyjdzie mi ten event ryneczek. O, ryneczek Litki. Nie wiem, czy wiecie, do czego jest to nawiązanie, ale tak sobie to nazwałem. No ja mogę kupić surowce, mogę sprzedać surowce, tak tylko przechodziłem. Więc teraz cały czas będzie nam się pojawiać karta, gdzie będziemy mogli handlować. Na przykład chcę sprzedać surowce. I teraz powinno to inaczej wyglądać. Tego jeszcze nie przeprogramowałem, ale zamiast dodawania nowej karty, mogę tę kartę po prostu sobie jakoś... A nie, to jest w sumie inteligentne, bo mamy kartę, która po prostu jest konkretnym kupcem. Nie, dobra, tu jest okej, ale mogę też aktualizować kartę. Zaraz może to pokażę na evencie, chociaż czas się kończy. Na przykład chcę sprzedać, nie wiem, drewno. I zobaczcie, tutaj zrobiłem też test, czy jestem w stanie zaprojektować to tak, że mogę kilkukrotnie używać akcji. Pytanie do was. Czy w taki sposób dawać nieskończoną możliwość graczowi używania tych akcji, czy na przykład dana karta ma liczbę akcji? Może to by się przydało też do innych rzeczy. Czy na przykład mogę tylko 3 razy coś sprzedać? Bo wydaje mi się, że może byłoby mało, że kupić mogę tylko raz coś? Może tak samo trzeba będzie do tego kupca zrobić. A rozwijając kartę, można by na przykład zwiększać liczbę zakupów na jeden tydzień, nie? Więc też chciałbym, żeby był limit, żeby nie można po prostu sprzedać, po prostu było wszystkiego, tak? Bo teraz mogę sobie poklikać i po prostu dosłownie wszystko sprzedać, zrobić mnóstwo pieniędzy na to. Myślę, że to jakieś ograniczenie by się przydało. I pożegnaj, nara, znika. Do widzenia. Nie macie. Więc też można sobie nad tym się zastanowić. Ale chciałbym jeszcze pokazać wam jeszcze te akcje z Wiedźminem, tylko muszę pogrzebać trochę w kodzie, żeby on się tutaj pojawił. No dobra, to już widzę, dlaczego się nie pojawił. Na razie mam przygotowaną, zobaczcie, jakby dwie tablice wydarzeń. Jedna jest związana z fabułą, a druga jest związana z cyklami. Na razie to jest jedna i ta sama, bo dopiero jestem w trakcie wdrażania tego, ale różnica będzie taka, że tutaj będą tylko wydarzenia fabularne, czyli na przykład właśnie tak widzicie, że przybywa Wiedźmin 10 cykla, a w 4 cyklu mamy tę nagrodę, że przeżyliśmy pierwszy miesiąc. To już widzieliście na poprzednim filmie również. A tutaj natomiast oczywiście to jeszcze nie działa, więc to sobie tylko tak na razie zaprojektowałem, ale na przykład chcielibyśmy, żeby już w drugim cyklu przybył do nas pan Wiedźmin. Żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. No i widzicie, tu mam na przykład kod, który bardzo ładnie po kolei robi różne rzeczy z kartami, jak wygląda koniec cyklu, wszystko ładnie na osobne funkcje, żeby to wszystko działało. Tutaj mam dość na razie czytelny sposób, ale pokazane, jakie są karty testowe, jakie mam karty, które zawsze muszą się pojawić, mandatory cards, tak, czyli które zawsze będą dodane do mojego deku i zawsze będą z nich korzystane, czyli na przykład zawsze będziemy musieli karmić, zawsze musimy sobie dać, zawsze zapłacić podatki i zawsze mamy podstawowego doradcę, który będzie nam po prostu radził. A tu widzicie, że to jest bardzo w prosty sposób napisane, tylko ID odnoszące się do karty losowych eventów startowych. Tak, reszta będzie oczywiście dodawana w przyszłości. No mamy, że głodna rodzina, zepsuty dach, od razu widać, o co chodzi, tak? Też sobie to tak nazywam, że wiem, że to jest request, a wiem, że to jest random event, 3 literki i wiem, o co chodzi. A więc to też sobie tutaj, no, całkiem sprytnie działa. Nie wiem, czy trzeba to jakoś rozbudowywać mocniej. Tablica z samymi ID jest prosta do zapisania również i do serializowania też, myślę. Natomiast, a jaka jest różnica? Nie wiem, czy mówiłem. Tak, to są fabularne, a to są wszystkie, które będą dodawane, kiedy to karty będą miały jakieś cykliczne pojawiania się, tak? Tak naprawdę teraz to cykliczne wydarzenia dzieją się głównie za sprawą budynków, które same jakby są tymi zegarami, które odpalają rzeczy, ale może też coś po prostu się wydarzyć. Na przykład to zobaczycie za chwilę po karcie pana Wieśka. To oczywiście jest na razie tylko placeholder, ale dobijmy się do niego szybko. Dobra, przyjmujemy drewno. I jest. Dziwny jegomość. A jakiś siwowłosy dziwoląg przybył na plac, domaga się audiencji z jaśnie panem. Czy go wpuścić? Możemy go odesłać?
Tak. No tutaj mamy, zwykle gdy karta jest jednego użycia, to nie ma tutaj ikonki, że karta zostanie zniszczona, bo mamy jedno użycie, tak? Do karty, które potem będą miały, wiecie, znak nieskończoności, wtedy jeżeli się okaże, że jakaś opcja zniszczy tę kartę, będzie to oznaczenie. Tak mi się wydaje, że jest logiczne. Więc chcemy go wpuścić, też będzie to ikonka jakaś, nie wiem, w kółeczku czy coś, żeby wpuścić, bo kartę dostaniemy. No i przychodzi jegomość. Oczywiście to na razie grafika jest cały czas ta sama, wiadomo, bo jej nie podmieniam, ale w przyszłości będzie. No i mamy, prawda, jakąś rozmowę, że nadciąga jakieś, jest gniazdo plujów i to już zmierza w kierunku i za kilka tygodni, prawda, się pojawi, tak? I mówi, żeby przygotować wojaków, nie? Takie ostrzeżenie. Ale co możemy zrobić? No i mamy w końcu taki branching narracyjny, który sobie zaplanowałem, już trochę nawet działa. Czyli, że nie mamy dodatkowych kart, tylko że ta karta będzie się tak, nawet tu mogłaby być ikonka na przykład jakiejś historii. Albo w ogóle karta by wyglądała troszkę inaczej, jakoś takie, może jakie macie sugestie, jakby narracyjną kartę zmienić, żeby wyglądała ciekawiej. I na przykład możemy zrobić, że poradzimy sobie, albo czy nie możesz się nimi zająć. I zobaczcie, aktualizuje się od razu karta. No i już mamy jedno użycie, bo wiadomo, że cokolwiek zrobię, no to już teraz karta będzie usunięta. Ale nadal można by zrobić, że to jest jednak nieskończone, albo po prostu karta, story karta, tak? Na razie mamy to jako wydarzenie. No i teraz mamy opcję, tak? Wymyśliłem sobie tak, że taki dziwoląg jak do nas przyszedł, to albo możemy mu zapłacić i on się rozprawi za nas z tymi pluwami, które nadciągają, albo możemy powiedzieć mu, dobra, nie mam teraz hajsu, ale przyjdź za 3 tygodnie i dostaniesz ode mnie hajs. Albo powiedzieć, spadaj na szczaw i poradzimy sobie. Mogę powiedzieć, przyjdź za 3 tygodnie, ja sobie tam przyjdę. Więc mamy aktualizowanie karty, które idealnie pasuje do jakiegoś jeszcze takiego storytellingu. Więc myślę, że tacy właśnie fabularni jacyś ludzie, którzy dają nam jakieś fajne rzeczy, które powoduje, że mamy jakąś historię faktycznie opowiadaną również przez te karty, mogłyby być ciekawe. I właśnie przez to, że całkiem fajnie tutaj mam wszystko gotowe, żeby robić tekst, wybory, więc myślę, że to działa sprytnie. Może macie jakiś pomysł, jakby rozwinąć jeszcze ten system w jakiś ciekawy sposób, to oczywiście dajcie znać. Czy widzieliście już wyszarzanie z braku surowców? No to jest taki malutki detal, no po prostu opcja będzie szara, no i tyle. No. Bez szaleństwa, więc nie ma się tym zachwycać, ale ogólnie może przeklikam i będzie. Niemniej to już będę... O, proszę bardzo, mamy, pali się chata. Zobaczymy, czy wszystko akurat działa. Panie najdroższe, tragedia! Spłonęła nam chata. Dobrze, że zebraliśmy jeszcze drewno. Niech to dunder świśnie. Dostaniemy z powrotem ludzi. Aha. Okej. Okay. czyli muszę zobaczyć, gdzie jest błąd, bo mówię, nie zdawałem jeszcze tego, widocznie jeszcze coś jest... Coś ciekawe, że to działało wcześniej, ale coś musiałem pozmieniać i przestało do siebie odnosić, więc jak widzicie, jest wydarzenie, które, no właśnie, niszczy nam budynek, ale na razie jakby nie zniszczyło wcale, więc będziemy musieli sobie tym jednak się tym zająć. Ja sobie to oczywiście ogarnę, czyli pożar nie działa, pożar nic nie zniszczy w ogóle, ugaszony, nasikali i nie ma. Więc szanowni państwo, jak wam się podobało, no nie, to nie jest film, ja nie musicie lajkować tego filmu. Tu przede wszystkim jestem ciekawy waszego feedbacku, co powiecie, co... Przyjmij dary, dzień dobry, gdzie co poprawić, co rozwinąć, co jest fajne, co jest niefajne. I tak jak mówię jeszcze raz, zapraszam serdecznie do tego, żebyście wysłali mi swoje też konceptarty. No po prostu myślę, że może z tego wyjść coś fajnego, tak, w przyszłości. Może z tego naprawdę wyjść jakaś, takim, no można to rozbudować bardzo, bardzo mocno, ale może też zamknąć ten projekt naprawdę w coś takiego małego i zobaczyć, czy to chwyci. Jak chwyci, to rozbudować to bardziej, prawda? Może być kilka opcji, może być każda gra w innym settingu, jakieś DLC albo osobne tytuły. Dużo różnych możliwości jest, tak? Więc myślę, że to jest całkiem fajna koncepcja ogólnie do pobawienia się. I mam nadzieję, że też was trochę tak zainspiruje, żeby też samemu coś pokodować, pokombinować, bo jak widzicie, siedzę, bawię się i naprawdę bardzo mi się ten silnik podoba. Zabawa właśnie tymi surowcami, przepraszam, zasobami, właśnie zasoby i surowce. Surowce w grze, zasoby, jeśli chodzi o typ po prostu obiektu. Więc to jest świetne, tak, że można sobie tu wszystko tu ładnie zaplanować, wszystko sobie to pouzupełniać i mamy fizyczną reprezentację różnych rzeczy, które potem widzimy sobie po prostu w kodzie. To jest super. Rozgadałem się jak zawsze. Dzięki za wysłuchanie, dawajcie znaka, co o tym wszystkim sądzicie, a ja się zawijam i... No myślę, że już w lutym powinien się pojawić kolejny devlog, pokażę, co tam jeszcze usprawniłem i zobaczymy, co dalej. Dzięki serdeczne, Wielka Piona. Trzymajcie się, cześć.